Paweł Gmyk witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Więc tak. Skończyliśmy tutaj. Oczywiście Karen w końcu wyznał miłość. A teraz zobaczmy, co teraz powie. A tak propos, to pij jeszcze przed to, co możemy sprawdzić. Możemy jeszcze zapowiedzieć u tej babci. To chociaż sprawdźmy. Jeszcze wybiorę zadanie. Właśnie to. Jest właśnie wyznaczone, więc pójdę teraz do tego. Czekaj, a co Karen teraz powie? Tak. Dobra. Możemy jedynie z nią tylko pograć. Dobra. Wieczorem, tak? To skończę tak gdzieś... A tak jest za 10 godzin. I chyba będą jakieś potwory na pewno, więc... To wzięła głosy? To coś jest w ogóle? Gówno. Ty, szkody sygnet, bo tutaj jest sygnet wiecznego ognia. Dobra. Okej. Dobra. Kurwa, czemu część ludzi i nie jest w domach? A dobra, zgodnie z prośbą sanctuariuszki, to chodźmy sprawdzić, co z jej babcią. Tam ona mieszka. A ta jest beczka, więc sprawdźmy. Nabyw tą beczkę. Tutaj kolejna tablica ogłoszeń. He, na blokarstwie, co? A, każdym to wiadomo. Klasyka. Więc babcia mieszka tutaj, tak? Dom. A gdzie babcia chce śpi, co? Dobra, to tutaj. A tutaj nie ma nic, dobra. Więc babcia śpi. Co tu mama? A, babcia lubi się popić. Szafka. Taka kaszenka. No i proszę, fiwerna. Dobra. A powiem. Dobra, jest mocny ten. Ale nie ten w ogóle. Tu już ten, dobra. 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 A, dobra. 10, dobra. Tutaj jest to. Szafka. Dobra, czy nic nie ma? I oczywiście ona będzie tam grała znowu. To wychodzimy, dobra. Ja pamiętam, że ta w ogóle... Rozmowa była, ale jak była jakoś blokowana. Jak dobrze pamiętam. Dobra, to teraz skoczmy do tej. Dobra, teraz muszę sprawdzić się po nagrodę. Ale teraz skoczmy do tego. Do ognia, skoczmy do popołudnia. I zobaczycie, że jest taki bug. Albo jest ten bug, bo... Dobra, gdzieś ten, dobra. No bo wtedy ona się nie pojawi. No wtedy ona się nie pojawi. Znaczy, ja to w ogóle zrobiłem. Ja tu tam z babcią pogadałem. Potem ona mówiła, że wynocha. Nie właśnie to, nie właśnie tamto. No... No co, no, skutuje bab, no skutuje jej trochę. Dobra, jest ona? Ty jest! Za dużo pracuję. Ty co jest? Nie blokowało się?
Dowiedziałeś się czegoś o mojej babci? O kurwa. Babcia powinna niedługo dojść do siebie. Zadanie było trudniejsze niż się spodziewałem. Ale umówiliśmy się na 50 orenów, więc niech tak zostanie. Oczywiście. Mam dla ciebie pieniądze. Powiedz proszę, co działo się z moją babunią? W piwnicy babci zaląkł się groźny stwór, który powoli zmieniał jej osobowość. Próbował ją zniewolić, ale nie musisz się już martwić. Bogowie, to okropne. Czy z babcią wszystko w porządku? Babcia jest bezpieczna. Już nic jej nie grozi. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby coś jej się stało. Wszystko, co Szani mówiła o tobie, jest prawdą. Nie ma sprawy. Czyli już? Cóż to, myszyca? Adama, chodź. O! Bywaj. A, dobra. Dobra. Wampiry wybuchają, więc... Czekaj, wszystkie ludzie Fortesa. Szadowicz Radański. W ten sposób nie dotrę do Flamaty. Nie chcę się mieszać w sprawie krów. To zbyt ryzykowne. Dobra. To co? Bez przebaczenia. Może ale zanim to w ogóle zrobimy, to dzisiaj pójdziemy do tego. Ten cały burdel. Ale nie tedy. Tylko tedy. Dobra. Okej, okay, tedy. Dom Taraga, którego gości się nie ma. A Vincent, właśnie, co Vincent powie? To jak pamiętam, to... Trzeba zrobić. Nic nie ma. No okej. Okay. Ja pamiętam, że była taka scena. I dziwne. I tej sceny w ogóle nie ma? Dziwne. Dobra, który dzisiaj mamy? No kurwa. Chyba 45. Więc powoli zbliżam się do połowy. Połowy setki. Dobra, ona znajduje się tutaj. Powiedz, kult lwiogłowego pająka powrócił do miasta. Jeśli to prawda, skrytobójstwa zaczną się na nowo. Napiłbym się. Teraz ochrania nas zakon. Zakon. Aha! Stępieniem nie liży. Królewska służba. Dobra. Klub nocny, więc... dobra. Kurtyzantka Safa. Oni lubią sobie popić. Heder. Oczywiście to. Czekaj, nie... O! Czekaj, to jest ta. Jestem. Witaj, panie. Witaj, niebieskooka. Czego ci trzeba, białowłosy? Na początek chciałbym porozmawiać. Dobrze, porozmawiajmy. Według Giacomo Cassano kulturalna rozmowa jest najlepszą grą wstępną. Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Wydaje mi się, że poszukuje cię brat. Co? Nie, wykluczone. Nie mam rodziny. Jesteś pewna? Całkowicie. Tutaj jest mój dom. Moje siostry nocy. Spokojnie. Musiałem się pomylić. Słucham? Dobra. O czym marzysz, niebieskooka? W sumie? Chciałbym, żeby noc trwała wiecznie. Z reguły dziewczyny mówią o księciu na białym rumaku i tym podobnych bzdurach. Nie jestem zwykłą dziewczyną. Możesz się o tym przekonać. Wystarczy, że poprosisz. Nic. Dobra. Bywaj. Muszę zapytać, że to, co dziewczyna w budżetu, to jego siostra. No dobra. Odkąd zaczęli tu wpuszczać motłoch, dzielnica straciła... Dobra. To zanim w ogóle pogadamy dalej... To pogadajmy z nim trochę.
Przypuszczam, że nosisz te miecze nie od parady. Oczywiście Kronosa kupiłem. Koje, więc. Więc jestem dość mocny. A kas mam ile? No prawie 1100, więc muszę trochę oszczędzać. A bądź bierzesz na coś nowego. Dobra. Więc chłopie, gadaj. Tak? Mości rycerzy. Gdzie oj, oz, większy. Kurwa, nie to, dlaczego zawsze mylę to z tym? Ja pierdolę. Tak? Spotkałem niebieskooką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego miejsca. Nie mam dowodów, ale wyglądała jak kobieta, którą opisałeś. Zdobądź dowody. Tu chodzi o honor mojej rodziny. Zobaczę, co da się zrobić. Napiłbym się. Może znać dowód na to, że dziewczyna w budżelu jest siostrą. Przeczekam. Powinien tam wrócić. Hajdź. I co? I muszę tam w ogóle się bzykać? No dobra. Czemu nie? Taka praca Wiedźmina. Czyli kochanie się na lewo i w prawo. Tak, bo tutaj jest w ogóle dom, więc... A, zamknięty. No dobra. Jezu, Gosiu, czy możesz wymyślić jakiś inny tekst? A tata znowu tu miatła. Zmiata, co? Czyli co muszę? Słucham. Chciałbym spędzić z tobą wieczór. Z przyjemnością, białowłosy. Musisz tylko złożyć datek na rzecz domu nocy. Jedyne 500 orzenów, ja pierdolę. Dobra. W sumie czemu nie? Dziękuję. Chodź za mną. Chciałem zrealizować pewną fantazję. Cierpliwości. Weźmiemy gorącą kąpiel, a później spełnią się wszystkie twoje sny. Wiedziałem, 500 orenów. I co? Mogę powiedzieć profesorowi o śladach kłów, które znalazłem na szyi dziewczyny. Oj, chyba nie będzie zadowolony. Dobra, i oczywiście zanim w ogóle... Dobra, oczywiście zakończymy to... I chyba wiem, że będziemy chyba walczyli. Walczyli z tym. Biały mit. Ciszej, on słyszy lepiej niż kot. Dobra. Jak nie urok, to sraczka. Dobra, oczywiście przychodziliśmy jego siostrę i co? Dobra. Tak? Spotkałem niebieskooką kurtyzanę w domu publicznym. Niemożliwe. Moja siostra nigdy nie weszłaby do takiego... Mam dowód. Widziałem ślady kłów na jej szyi. Wszystko się zgadza z twoim opisem. Na wieczny ogień. Jak to możliwe? Wiem, musi być pod wpływem uroku tego wampira, który ją ukąsił. Ale może nie została jeszcze przemieniona? Może nie. Wiedźminie, musisz mi pomóc. Wampir z pewnością znajduje się w pobliżu. Może nawiedza dom publiczny. Zobaczę, co da się zrobić. Może wchodzić, czy ktoś budował swoje nad umysłem. Czyli co, muszę tam znowu powrócić? Jasna cholera. Czekaj, co dać w ogóle? Protona jubilerska, no właśnie. Czekaj, kamień szlachetny ten chciał. Więc co? Dobra, czyli znowu wracamy
do miejsca, gdzie trzeba. Wiedźmin! Co dziewki pozamykać? Dobra. Zamknięte. Pani nocy nie przyjmuje byle kogo. Mam interes do twojej pani. Masz interes, powiadasz? To idź powsinogo do Zamtuza i zrób z niego użytek. Wynocha! Myślałem, że to jest Zamtuz. To nie żaden Zamtuz. To dom nocy najlepszy w Temerii. Nie dla byle dziada w skórzanych fatałaszkach. Mam złoto. Nie przekupisz mnie. Dodajmy tyle. Będę miał przerąbane. Chodź. Dobry chłopczyk. Pani nocy. Siostra miłosierdzia. Dobra. No proszę. Ładnie to tak wdzierać się bez zaproszenia? Mam sprawę. I do tego nie odpowiadać na pytania? Geralt z Rivi, o którym słyszałam, był kulturalnym wiedźminem. Wybacz pani, straciłem pamięć. Wiem, wiedźminie. Nie znasz mnie, chociaż ja znam ciebie. Od jakiegoś czasu się tobą interesuję. Czemu zawdzięczam to zainteresowanie? Mój dawny kochanek, o którym nigdy nie zapomniałam, był twoim przyjacielem. Zginął pomagając ci w walce z potężnym wrogiem. Ale to stare dzieje. Co cię do mnie sprowadza? Regis. Mógłbyś opowiedzieć o tym człowieku. Zainteresowałaś mnie, wspominając dawne dzieje. Mogłabyś opowiedzieć o tym człowieku? Nie powiedziałam, że był człowiekiem. Najważniejsze jest to, że byłeś mu przyjacielem. Nazywał się Regis, no i tego czasu zbyt dużo pił. Dlatego się rozstaliśmy. Nauk niemal doprowadził go do śmierci. Dopadli go wściekli chłopi. Musiał się bardzo długo kurować. Później wiódł żywot samotnika, aż wreszcie spotkał ciebie. Smutne. Nie przejmuj się. Dla mnie ważne jest, że w chwili śmierci miał przyjaciół. Prawdziwych przyjaciół. Ale w Trójce żyje. W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli. Że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od... Nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. I przyznała się. Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebieskooka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Geralt. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co, jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie. Ty, ja, niebieskooka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? No właśnie. Dobra. Wygrałaś. Dam ci spokój. Chodźcie, córeczki. Czas pokazać wiedźminowi, skąd się biorą legendy o Domu Nocy. A idź. No nieźle. A idź, niedobrze. I mamy. Przesłuchany wampir. I teraz przyjdzie on i będzie nas nie walczyć. No właśnie.
zdrajca! Wiedziałem, że nie należy ufać Wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz, rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie. I musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast. Nie macie z nami szans. Nami? Siostrzyczko, zaraz cię uratujemy. Jesteś pod wpływem uroku. Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płonąca różo! Do boju! Stójcie! Dobra, jestem Wiedźmin sobie... Dobra. Wampirzyca ma rację. Nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie, właśnie wykopałeś sobie grób! Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. Do ataku! Proszę mnie robijać. Więc co, no to... Broń się! Wiecie, może najpierw wybiję ten puszek. A co ty już tak, ale... Dobra, wchodzę, ale muszę się zabić. Nie ma wygłosu, chłopie. Dobra. 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 Biorę to. Dobra, dawaj. Dobra. Ajajaj, niedobrze, nie udało się. O, pokażę wstrzutki. To tak mi się podoba. Wiecie? A proszę, jak sobie takie napisy tam. No i udało się. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpalę ci działkę z moich zysków. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Geralt. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone w mroku. No trudno to powiedzieć. No to prawda, ale... A, proszę. Ty, kamień szlifierski, ale... Kurwa, nie zmieści się, alkohol też. Oho! 32! To gdzie były jeszcze stątki tutaj są? A, akurat tutaj jest, dobra. O, signa! Jak długo jeszcze? Dobra, chyba nic nie ma. Od tego, który był tylko miodem. Chyba to wszystko. Pierwszy raz widziałam Wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. No to objazd.
To, to tam tak, ale ja to wezmę, dobra. Bo ja potrzebuję alkohol. Dobra. Nie, to też został tylko teraz tym. Dobra, pani co jest w ogóle? Poszukiwany, nagroda za brożę, obyca mi pomoc, wykorzystywany szlamancy. Czekam na jego ruch. No nieźle. Dobra, napisz w więźniczkę tajemnicę. Pozostało mi tylko odnaleźć Azora. To był... Dobra. To będzie kłopot. Muszę dorzucić żadne trzy flawory soków Azory. Zacznę na imprytorzy. Muszę zgłosić się do ognika po nagrodę. No właśnie. Królewski, może jakoś się do skrypty po nagrodę. A tak, w tym, dobra. To co? Znaj swoje miejsce, Wiedźminie. Ty wiecie? Może raz zakończymy. Dopóki co to... To tyle, choć jest trochę tam pobocniaków. I co? A teraz o wydarzeniem odwiedzu idziemy z fabułą. No to więc, żegnam się z wami, cześć i pa pa.